skończyłam lekcję 20 minut temu i zamiast wracać do domu, czytam książkę. Mam zero samokontroli. Generalnie to tak. Nie jestem jeszcze zbyt doświadczonym kierowcą, ale jak widzicie ten film, to znaczy, że przeżyłam. Okej? Nie wiem dlaczego, ale szkoła sprawia, że jestem taka zmęczona bez przerwy. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, bo to nawet nie jest tak, że my robimy jakoś dużo w tej szkole. Wręcz przeciwnie, ja mam wrażenie, że my marnujemy tam czas i byłabym w stanie ogarnąć wszystko sama lepiej, ale jak wracam do domu po tylu godzinach, to ostatnią rzeczą, o której myślę, jest siadanie do książek. Po prostu tak mi się nie podoba ten system. Musiałam sobie trochę ponarzekać. Dzienna dawka musi się zgadzać. Wydaje mi się, że to jest głównie przez to, że jest tam po prostu tak głośno. Jest masa bodźców i w ogóle to nie jest sprzyjające środowisko do nabywania wiedzy. Dlaczego nikt o tym nie pomyślał? Nieważne. Jedźmy już. Chciałam powiedzieć, że pada śnieg. Chyba tego nie widać. W sumie za 2 tygodnie chyba mam próbne matury. Jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Nie wiem. Z jednej strony bardzo się cieszę, że mija ten czas tak szybko, a z drugiej strony wiem, że po prostu za chwilę będę musiała stawać przed naprawdę trudnymi wyborami, które zaważą na mojej przyszłości. Ale uważam też, że zawsze można zmieniać i próbować generalnie. Nie wiem, no jakby nie chciałabym zmarnować też czasu na przykład na robienie czegoś, czego nie lubię, albo... Nie wiem. Ciężko mieć opinię na jakikolwiek temat, mam wrażenie. I nawet nie chodzi o to, że boję się, że ktoś mnie oceni za moją opinię, tylko po prostu jestem świadoma tego, jak mało rzeczy wiem. I nie jestem w stanie po prostu przewidzieć wszystkiego i wziąć wszystkiego pod uwagę. No ale w sumie może o to chodzi w opinii, że nie jest obiektywna też. Nie wiem. Trudne życie. Za trudne. Dobra. Pięknie to zrobiłam. To nic osobistego, ale boję się ludzi, którzy chodzą w domu w dżinsach.
trochę mokre włosy, ale będę oglądać właśnie Czarodziej z Waverly Place. To jest serial mojego dzieciństwa i zawsze jak potrzebuję zająć się swoim wewnętrznym dzieckiem, to oglądam tego typu rzeczy. Czyli codziennie. To jest najlepsze! Ostatnio oglądam praktycznie codziennie coś, ale nie wiem, jestem okej z tym raczej. Uważam, że to może być fajna forma spędzania czasu, jeśli robi się to intencjonalnie i świadomie. Także czasem wleci jakiś serial albo film. Z serialami mam tak, że wolę zdecydowanie bardziej oglądać lekkie rzeczy. Kiedyś moimi ulubionymi serialami były rzeczy typu Euforia. I w ogóle to jest najgorsze. To jest po prostu tak przerysowane. I jeszcze bierzecie jakiegoś bohatera, który ma jakieś ewidentnie problemy psychiczne i się utożsamiacie z nim. Także ja zostanę przy Kochanych Kłopotach i Czarodziejach z Waverly Place. Jeśli chodzi o filmy, mój ulubiony typ filmów to będzie Głupie. Ale tak już jest, nic na to nie poradzę. I to są jakieś takie kiczowate romanse z lat 2000. Nikomu wcześniej tego nie mówiłam. I najlepiej, jak jeszcze mają liceum w tle. Nie wiem czemu. Po prostu to jest mój typ. Ja sobie wmawiam, że po prostu ćwiczę angielski. What it seems. Two hours later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new... Staram się zawsze przygotowywać sobie ubranie na kolejny dzień, bo niezależnie od tego, jak bardzo się staram rano, nigdy nie wychodzi nic dobrego z mojego pomysłu na outfit. Jeśli podejmuję decyzję rano, to... Tak samo polecam się pakować wieczorem. Skincare. Szkoda, że moja skin doesn't care. Moja kontrowersyjna opinia. Uważam, że każdy lubi czytać książki. Jeśli ktoś uważa, że nie lubi, to nie znalazł odpowiedniego rodzaju książek.